Nie ma się co czarować, pan profesor wydawał się już być postacią historyczną, raczej z kart podręczników historii i nagle w grudniu 2015 roku postanowił po wielu, wielu latach powrócić do życia publicznego, sprzeciwiając się bardzo ostro reformom, czy może raczej rewolucjom, które rządząca partia zwana Prawem i Sprawiedliwością rozpoczęła w polskim wymiarze sprawiedliwości. I właśnie stąd aktywność pana profesora, pierwsza po wielu, wielu latach. Nasza książka rozpoczyna się od takiego rozdziału o znamiennym tytule Przerwana emerytura, w którym wyjaśniamy, jak to się stało, że 87-letni profesor prawa były prezes Sądu Najwyższego postanawia jakby przekroczyć z powrotem wygodne ramy życia codziennego, życia prywatnego i wkroczyć na arenę, przemawiać na wiedzach, jak na chodzić od studia do studia. To zabawne, jak rozmawialiśmy z profesorem, to właściwie takim stałym elementem naszych rozmów były dzwoniący telefon komórkowy i tu kolejny, tu Polsat, tutaj TVN, tu TVP, tu Rzeczpospolita. Co chwila ktoś chciał się z panem profesorem widzieć, usłyszeć jego komentarz na jakiś bieżący temat.